Projekt edukacyjny jest to zespołowe, planowe działanie uczennic i uczniów pod opieką nauczyciela, w którym to działaniu sami członkowie zespołu wybierają temat, określają cel wspólnej pracy, planują etapy realizacji i biorą odpowiedzialność za wynik. Projekt to nauka poprzez działanie. Przez cały czas trwania projektu rozwija się uczniowska kreatywność w mierzeniu się z wyzwaniami, a na koniec pojawia się poczucie satysfakcji z wykonanej pracy. Wcześniej tam były same jakieś choinki, kwiaty i zwykły właśnie taki chodnik prosty. Mam na imię Alex, chodzę do 5 klasy i mam 10 lat. I panie, jak wszedłeś do kwiatów, to od razu krzyczały. No, nic nie było tam. Nazywam się Piotrek Smoliński, mam 10 lat i chodzę do klasy 5. Niesamowite było to, jak wielu nauczycieli się w to zaangażowało, jak wielu rodziców się w to zaangażowało i uczniów. Powstało 18 cudownych projektów. Rodzice z innych szkół też się zaangażowali. Nie było jakiejś zazdrości, nie było jakiejś antypatii, że o, nam się może udać, coś fajnego. Tylko naprawdę całe środowisko w Mińsku było bardzo duże poruszenie, żeby to się udało. Myśleliśmy, co zbudować, później to budowaliśmy i później myśleliśmy, czy to zostawić. W grupie każdy jest ważny, bo nie jedna osoba wszystko robi. Nazywam się Antek Zawolski, mam 10 lat i jestem z 5 klasy, bo każdy ma jakiś pomysł. Pracowaliśmy w grupie, te szachy zbudowałem ja z Aleksem. Antek zaczął robić rzekę, ja zacząłem robić labirynt, a Piotrek nam pomagał. A w grupie szybciej się robi, pomysły są lepsze, bo można szybciej ogólnie zrobić jakiś dany projekt, jest więcej pomysłów. I osoby mogą ci pomagać. Ja myślę, że jakbym był sam, to ja bym tego nie zrobił. Raczej dużo osób chciało, żeby tutaj był jakiś ogród. Są takie ławki, że można usiąść i coś zjeść. Można się bawić w tym labiryncie. Nie wiem, na przykład wyberka. Chcieliśmy, żeby było jak najbezpieczniej, żeby nikomu się nie stała krzywda. Uczniowie sami zadecydowali, w jaki sposób wyłonimy zwycięzcę. Były głosowania. Stworzyli urnę, sami wyłonili komisję, która potem liczyła głosy. Cała klasa nas wspierała. Wybraliśmy swój ulubiony projekt, głosowaliśmy na małych karteczkach. Bardzo była ciekawa urna, wcześniej przygotowana przez uczniów naszej szkoły. Wrzucaliśmy do niej głosy, które później razem z dziewczynami poszłyśmy liczyć do gabinetu pani dyrektor. Projektów było dużo, a głosów jeszcze więcej. Nauczyciele też uświadomili sobie w wyniku realizacji tego przedsięwzięcia, że bardzo ważne jest kształtowanie kompetencji kluczowych u uczniów, kompetencji społecznych i obywatelskich. To stworzyły dzieci dla dzieci. Odbiorcami były dzieci i architektami tego projektu były dzieci. One najlepiej znają swoje potrzeby. Powstał nam właśnie tak cudowny ogród, z którego cieszą się nie tylko nasi uczniowie, ale cieszą się również mieszkańcy naszego miasta. Najczęściej korzystam z tych szach i labiryntów. Że jestem zadowolony, że mogłem pomóc szkole i innym dzieciom.